Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blendzenia. W kolejnym odcinku naszych słuchowisk chciałem Was zaprosić do wysłuchania opowieści o bardzo tajemniczej i w sumie niewyjaśnionej do dzisiejszego dnia sprawie konfliktu polskiego władcy, polskiego króla Bolesława Śmiałego i jednego z biskupów, biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa. Jednakże zanim dojdziemy do clou sprawy, bo ten konflikt króla z biskupem miał miejsce dopiero pod koniec panowania Bolesława Śmiałego, zanim do tego dojdziemy, musimy sobie przedstawić, troszeczkę omówić sytuację, jaka miała miejsce do czasu tego konfliktu, prawda? Czyli od momentu śmierci Kazimierza Odnowiciela aż do właśnie końcówki panowania Bolesława Śmiałego i tego feralnego konfliktu, który, musimy nadmienić, biskup przypłacił życiem. Czyli zostawiliśmy Odnowiciela, a raczej Odnowiciel zostawił nam państwo scalone, odbudowane. Był to władca, który praktycznie przez całość swojego panowania kierował się trzeźwą kalkulacją, stawiał sobie realne cele i przedkładał to nad jakieś takie spektakularne osiągnięcia. Dzięki temu, dzięki takiej właśnie mrówczej pracy, dzięki temu, że był bardzo dobrym organizatorem, możemy mówić o odbudowaniu państwa. Zostawia aż 6 synów, 2 najstarsi, Bolesław i Władysław. To oni mają szansę, jakąkolwiek szansę na dziedziczenie władzy. Tutaj jeden Bolesław, bardzo ambitny, najstarszy, zdecydowany, by kontynuować politykę nie do końca swojego ojca. Bardziej on już chce celować w kontynuację polityki samego Bolesława Chrobrego. On będzie rządził, swojemu bratu Władysławowi wydziela dzielnicę na Mazowszu ze stolicą w Płocku. Tam umieszcza właśnie Władysława i zapewnia sobie jakby spokój z jego strony. Spokój oczywiście w tych ambitnych celach dążenia do władzy. Znaczy, czy to był na pewno spokój? No właśnie. Czy ten Władysław tak naprawdę pogodził się z rolą drugiego? Wiele wskazuje, że tak, raczej był to człowiek dosyć małych ambicji, ale to nie znaczy, że jest nich pozbawiony i to nie znaczy, że nie chce rządzić. Sam Bolesław, zwany później Śmiałym albo Szczodrym, zapewniając sobie ten spokój, czy też pozorny spokój ze strony swojego brata Władysława, rozpoczyna aktywną politykę zagraniczną. Państwo jest dobrze zorganizowane, państwo jest odbudowane i można wreszcie rozpocząć aktywne działania na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim Bolesław dąży do uniezależnienia się od cesarza. Cały czas nie płaci Czechom trybutu, który ten wcześniej zasądził. Ingeruje bardzo mocno w walki o tron na Rusi i na Węgrzech, czyli wspiera poszczególnych kandydatów w tych walkach i skutecznie zresztą później osadzi w tych krajach tychże kandydatów na tronach, zapewniając sobie sojusz właśnie ze strony Rusi Kijowskiej, jak i Królestwa Węgierskiego. Bolesław idealnie wręcz wykorzystuje trapiący ówczesną Europę spór o inwestyturę. Już tu wcześniej delikatnie kilka razy wspominaliśmy o tym, jeszcze sobie to zostawmy, takie bardzo dokładne wyjaśnienie tego, czym ten spór był. Wiecie już, mam nadzieję, pamiętacie, że inwestytura to jest ceremoniał nadawania lenna. Mówiąc inaczej, prawo do nadawania lenna, do mianowania lenników. Ten spór w Europie
rozgorzeje pomiędzy dwoma najważniejszymi postaciami tej takiej uniwersalnej polityki średniowiecznej Europy, czyli pomiędzy cesarzami, a pomiędzy papieżami. I będzie trwał wiele dziesiątek lat. Z różnym skutkiem. Tutaj zwycięstwo czy przewagi będą się przechylać to na stronę cesarza, to na stronę papieża. Bolesław Śmiały, on tutaj angażuje się w ten spór podczas w zasadzie samego początku, kiedy on wybucha z taką największą mocą pomiędzy cesarzem niemieckim Henrykiem IV, a papieżem Grzegorzem VII. I angażuje się od samego początku po stronie papieża. Jest zdecydowany, by to w sojuszu z papiestwem budować dalej potęgę swojego państwa. No, jest to troszeczkę zrozumiałe, ponieważ ta Polska wczesnośredniowieczna przez większość swojego bytu jest w jakiś sposób raz mniej, raz bardziej, ale jednak uzależniona od cesarstwa niemieckiego. W związku z tym, chcąc zdobyć pełnię suwerenności, jest to w sumie zupełnie zrozumiałe, że Bolesław Śmiały angażuje się w ten konflikt, w ten wielki konflikt kompetencji, w ten wielki konflikt, w skrócie mówiąc, o to, kto jest ważniejszy, angażuje się po stronie papieża. Dla papieża jest to bardzo cenny sojusznik, ponieważ zapewnia takie szachowanie cesarstwa od wschodu i zapewnia również, pamiętajmy, poparcie dla obozu gregoriańskiego swoich sojuszników, czyli Węgier i Rusi, tych państw, gdzie osadził skutecznie na tronach swoich zwolenników. Z tego konfliktu wyciągnie Bolesław Śmiały bardzo daleko idące korzyści. Przede wszystkim odbudowa metropolii w Gnieźnie, czyli przywraca to arcybiskupstwo w Gnieźnie. Udaje się również odbudować biskupstwo w Poznaniu, zrujnowane po tych czasach kryzysu. Udaje się mu również ustalić nowe biskupstwo w Płocku, czyli do tych biskupstw, które mamy, dołącza kolejny sieć administracyjna biskupstwa płockiego. No i oczywiście największy sukces to jest jego koronacja królewska w roku 1076. Rządzi od śmierci swojego ojca Kazimierza Odnowiciela, czyli od roku 1058, i w roku 1076 udaje mu się za zgodą papieża koronować na króla. Przypomnę, że te zgody na koronację, czy też samych koronacji, mogą udzielać dwie osoby w ówczesnej Europie, czyli papież i cesarz. Nie? Tutaj to też może troszeczkę tłumaczyć właśnie ten spór kompetencyjny między papieżami a cesarzami, ale nie do końca tylko o to chodziło, pamiętajmy. Tutaj pamiętajcie, że taki spór miał miejsce, ale my sobie go w innym słuchowisku jeszcze wyjaśnimy. Czyli koronacja królewska jest takim wyrazem całkowitego już uniezależnienia państwa piastowskiego od cesarstwa. Bardzo wysoka pozycja również wśród sojuszników papieża, czyli w tym obozie gregoriańskim Bolesław Śmiały urasta do takiego, może nie przywódcy, tu bez przesady, prawda, ale z jego zdaniem ten obóz bardzo mocno się liczy. No i właśnie, czyli władca jest u szczytu potęgi, ma zabezpieczone tyły, byśmy powiedzieli, wewnątrz państwa w postaci tego, że obdarował swego brata dzielnicą Mazowszem, w którym ten może rządzić. Sam sięga po koronę królewską, co wobec tego spowodowało, że rychło doszło do upadku króla. Ano właśnie ten nieszczęsny spór z biskupem krakowskim Stanisławem. W zasadzie on dla obu skończył się fatalnie, prawda? Bo jeden traci życie, a drugi będzie w konsekwencji wygnany z państwa. Ale jak do tego doszło? Jak wspominałem, sprawa jest dosyć tajemnicza, głównie
No z powodu braku źródeł, skąpości źródeł. Bardzo często jesteśmy skazani na źródła dużo późniejsze. Te źródła z reguły, jak się domyślacie, były źródłami głównie kościelnymi. Nie? Stąd źródła kościelne opisujące konflikt wysokiego urzędnika kościelnego z królem zazwyczaj stawały po stronie tegoż urzędnika kościelnego, tegoż biskupa. Czyli tu taka wiarygodność tych danych jest dosyć mocno podważana. W szczególności relacja biskupa, późniejszego biskupa krakowskiego, Wincentego Kadłubka, autora jednej z naszych kronik, on tu w całości, można powiedzieć, winę usadowił po stronie króla, wybielając, jak to tylko było możliwe, swojego poprzednika, jednego z wielkich poprzedników, zrzucając właśnie wszystko na króla. Jak to wobec tego, jak to te kroniki kościelne nam przedstawiają? Miało dojść do wyprawy, jednej z wielu zresztą wypraw króla na Ruś. Podczas tej wyprawy część jego możnych zbuntowała się, opuściła szeregi armii w słusznym założeniu, ponieważ w ich dobrach miały wybuchnąć bunty. Król nie zgodził się na to, by oni opuścili dobrowolnie szeregi wojska. Gdzieś tam ta kampania prowadzona była ważniejsza i oni postanowili samowolnie oddalić się z jego szeregów, dokonali takiej dezercji, za co po powrocie król miał ich srogo ukarać. Wstawił się za nimi litościwy i miłosierny biskup krakowski Stanisław, starał się uśnieżyć gniew króla i podczas właśnie tego wstawiania się za tymi możnymi doszło do awantury, doszło do niemalże własnoręcznego zamordowania biskupa Stanisława przez króla. Wysłał niby sługi swoje, żeby zamordowali biskupa, porąbali go, prawda, na kawałki najlepiej. Oni nie byli w stanie tego zrobić, ponieważ Matka Boska, Bóg i wszyscy święci bronili tegoż biskupa. Wobec tego rozszalały król sam wtargnął do kościoła na skałce krakowskiej i własnoręcznie miał biskupa zamordować. Jak się domyślacie, to jest dosyć taka bajkowo-mitologiczna historia. Ten opis cały dosyć daleki od prawdy. Dość powiedzieć, że na kanwie właśnie tych opisów Kadłubka później biskupa Stanisława uczyniono świętym. Nie jest to jedyny święty, prawda, który nie zasługuje na ten tytuł. Jeśli w ogóle jakiś zasługuje, ale to może zostawmy. I teraz oddajmy może głos, czy tam zajmijmy się głosem takim detektywistycznym troszeczkę, nie? Czyli pobawmy się troszeczkę w takich tropicieli historii. Jak mogła wyglądać prawdziwa wersja? Oczywiście my tej prawdziwej wersji prawdopodobnie nigdy nie zrekonstruujemy w pełni. Natomiast mając pewne poszlaki, opierając się na pewnych danych z innych kronik, możemy aby troszeczkę ten konflikt zrekonstruować. Zresztą tu wielkie szapoba należy się już nieżyjącemu polskiemu historykowi Romanowi Grodeckiemu, który napisał całą książkę na temat tego konfliktu i starał się bardzo mocno wyjaśnić, dociec do prawdy, kto tam de facto zawinił, o co ten spór w ogóle poszedł i jak to w ogóle przebiegało. Czyli co udało się naszym historykom ustalić? Rosnąca potęga króla, który jest coraz silniejszy, który ma coraz więcej do powiedzenia, zaczyna przerażać możnych. Pamiętajmy, że to nie jest już czas Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ta monarchia zaczyna się troszeczkę przekształcać. Czasy kryzysu i czasy panowania Kazimierza Odnowiciela spowodowały, że możni mają trochę więcej do powiedzenia niż wcześniej. Nawet dużo więcej do powiedzenia niż wcześniej i ta ich ranga będzie systematycznie rosła.
pamiętacie, co mówiliśmy, że Kazimierz Odnowiciel rozpoczyna taką w pełni feudalizację już Polski, czyli nadaje ziemię możnym w zamian za służbę wojskową. Przepraszam. Ci możni wobec tego różnych kategorii będą coraz potężniejsi, będą mieć coraz większe wpływy, będą coraz samodzielniejsi i tej samodzielności ci możni zaczynają strzec. Zresztą to w ogóle będzie zmora polskiej historii, polskiej państwowości, prawda? Samodzielność możnych. Czyli dochodzi do jakiegoś konfliktu pomiędzy tymi możnymi, a coraz to potężniejszym królem. Być może nawet dochodzi do jakiegoś spisku mającego na celu obalenie władcy i wyniesienie na tron jego brata, Władysława, który o wiele mniej ambitny będzie władcą bardziej uległym, bardziej skorym do ustępstw na rzecz możnych niż potężny Bolesław. Ambitny bardzo Bolesław. Rodzi się opozycja wobec tego, wobec władcy, by dbać o swój własny możnowładczy interes. Na czele tej opozycji stoi Sieciech, jeden z późniejszych wojewodów, potężny urzędnik Sieciech. On się nam jeszcze tutaj w słuchowisku kolejnym pojawi. On tu jeszcze będzie autorem niezłego zamieszania. Być może sam Władysław również stoi na czele tej opozycji. No, tak jak powiedzieliśmy, jego taki brak ambicji raczej tutaj może nie przesądzałbym o tym, że on na pewno w tej opozycji wobec króla był. Znaczy był, ale czy on tam pełnił pierwszoplanową rolę? No właśnie, był sztandarem tej opozycji, ale co do jego roli, no tutaj niestety niczego konkretnego powiedzieć się nie da. I jednym z przywódców tej opozycji jest również biskup Stanisław. Cała sytuacja prawdopodobnie jest wspierana z Niemiec, cała ta grupa. Być może stąd też pochodził późniejszy przydomek Władysława, nie? Bo to będzie Władysław Herman, Władysław German, nie? Mówiąc inaczej. Czyli byłoby to w sumie logiczne, że cesarz wspiera tą opozycję, wspiera możliwość obalenia jednego ze swoich największych przeciwników. I no cóż mogło się wydarzyć dalej? Spisek prawdopodobnie zostaje wykryty przez ludzi króla. No i spadną głowy. No brata nie zamorduje, prawda? Ale głównego przywódcy, głównego animatora tego spisku, czyli biskupa Stanisława, król skazuje na śmierć. Przez poćwiartowanie. Akurat tą karę i kroniki kościelne nam przekazują, tylko właśnie nie było to poćwiartowanie w afekcie, tylko było to poćwiartowanie w wyniku skazania biskupa na śmierć przez sąd królewski, a w ówczesnym państwie piastowskim ćwiartowanie było właśnie karą zasądzaną zdrajcom, buntownikom. Czyli wymiar kary również troszeczkę nam pokazuje, w którą stronę mamy iść, szukając winy u biskupa. Czy mógł zrobić inaczej? No oczywiście, że mógł zrobić inaczej. Zresztą to akurat podkreśla Gal Anonim w swojej z kolei, najstarszej naszej kronice. On tu uważa, że wina leżała jednak po stronie biskupa, natomiast kara, która go za to spotkała, była stanowczo za surowa. No tutaj tych emocji, które temu tam wtedy towarzyszyły, nie jesteśmy już w stanie odtworzyć. Bardzo możliwe, że porywczy król właśnie taki zbyt surowy wyrok zasądził. Nie wiemy też do końca, pamiętajcie, jaka mogła być rola tego biskupa Stanisława w całym tym zamieszaniu, w całym tym spisku. Z pewnością był jednym z przywódców, prawda? No ale to możemy zadać proste pytanie. Skoro biskup krakowski położył głowę, dlaczego na przykład wojewoda Sieciech tej głowy nie położył? Nie? No, to są pytania,
które musimy zostawić póki co bez odpowiedzi. Z dokumentów papieskich, dużo późniejszych, o całe pokolenie późniejszych, dowiadujemy się zupełnie przypadkiem. Te dokumenty wspominają sprawę biskupa Stanisława. Z tych dokumentów wiemy, że wyrok skazujący wydali także pozostali biskupi polscy. Czyli ten sąd królewski, ten wyrok królewski, to nie była tylko i wyłącznie taka samowolka króla. Tylko Bolesław Śmiały oddał biskupa pod sąd jego własnych kolegów, byśmy powiedzieli, którzy też uznali winę biskupa i wydali taki wyrok. Oczywiście to jeszcze, pamiętajcie, o niczym nie przesądza, ponieważ ci biskupi, zgodnie z tym, co mówiliśmy o monarchii patrimonialnej, oni są uzależnieni od władcy, prawda? Oni są finansowani całkowicie przez władcę. Wobec tego można wysunąć argument, ale dobrze, król kazał osądzić biskupa krakowskiego pozostałym biskupom, ale jaki mogli wydać wyrok ludzie, którzy w 100% zależą od króla? No, owszem, że są urzędnikami kościelnymi, muszą słuchać poleceń papieża, ale finansowo zależą od króla. Także tu znowu jest taka kolejna, pewna taka poszlaka, że okej, dobrze, wskazywałoby to z jednej strony na winę biskupa, ale z drugiej mogli wydać wyrok taki, jaki chciał król. W wyniku tej egzekucji, w wyniku zabicia Stanisława, opozycja antykrólewska zyskuje taki sztandar, zyskuje męczennika, zyskuje, można powiedzieć, taką ideę propagandową, nie? Że bunt przeciwko królowi jest konieczny, ponieważ on zamordował samego biskupa. No i do takiego buntu dochodzi. Ta śmierć nie wyszła królowi na dobre. Można było sytuację, patrząc na to z perspektywy czasu, załatwić jednak inaczej, prawda? Czyli w zasadzie mordując biskupa, zabijając biskupa, uczynił swojej opozycji Bolesław Śmiały prezent w postaci takiego sztandaru męczeństwa, takiego dodatkowego męczennika, który chciał powstrzymać okrutnego króla i złożył życie na ołtarzu, prawda, walki o wolność możnych i ludzi przed dyktaturą. Tak byśmy to może mogli troszeczkę sparafrazować, nie? Czyli sprawa jest nie do końca wyjaśniona. Biskup niewinny nie był. Tu proszę o tym pamiętać. To myślę możemy bez wątpienia powiedzieć. Skalę natomiast jego winy, tu jeszcze cały czas sprawa jest otwarta. Rodzaj kary, który został mu wymierzony, również sprawa jest otwarta. Czy trzeba było aż tak radykalnej kary dla niego? Historia pokazała, że wyszło to królowi nie za dobrze. Ponieważ opozycja osiąga przewagę, możni przy wsparciu oczywiście cesarza wysuwają kandydaturę Władysława i to przesądza o tym, że Bolesław Śmiały musi z kraju uciekać. W roku 1079 to wspaniałe panowanie wypełnione sukcesami nagle zostało utrącone i kończy się. Bolesław Śmiały ucieka do swojego stronnika na Węgry. Nigdy już do kraju nie wróci. Tam umiera. Nie wiemy w zasadzie dlaczego, nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, nie wiemy gdzie jest pochowany i tak dalej, i tak dalej. Już mroki historii spowijają nam tego władcę. Natomiast w kraju na tronie zasiadał jego brat Władysław Herman, tak go będziemy zwać, w roku 1079. Władca stosunkowo słaby, władca, który zaraz pierwszą rzeczą, którą robi, podobnie jak wcześniej Bezprym, nie? Odsyła insygnia koronacyjne do cesarza, potwierdzając swoją zależność od niego, czyli zgadzając się znowu na rezygnację z tego, co wywalczył Bolesław Śmiały, czyli znowu zgadzając się na tą zależność całego państwa od cesarza. Nie? Sam Władysław również rezygnuje
z tytułu królewskiego. Nie jest on mu do niczego potrzebny. Zresztą tak jak mówiliśmy, władca ten jakąś przesadną ambicją nie grzeszy, a na pewno w porównaniu ze swoim arcyambitnym bratem Bolesławem. Także Władysław Herman będzie hodował u swojego boku cały czas wojewodę Sieciecha. A pozycja wojewody Sieciecha będzie ustawicznie rosła. A raczej powinienem powiedzieć, to sprytny i przebiegły wojewoda Sieciech będzie swoją pozycję przy bardzo niemrawym i takim troszeczkę gnuśnym władcy, budował. O tym, do czego to doprowadzi i jakie będą dalsze dzieje Sieciecha, Władysława, a także synów Władysława, Bolesława i Zbigniewa, o tym wszystkim powiemy sobie w kolejnym słuchowisku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.